ważne cechy w tej sytuacji. Pierwsza jego pewna zdolność do kompromisu, a druga jego cecha jest to, że on jest cesarzem, więc on reprezentuje pewną starożytność Afryki. Reprezentuje ten fakt, że Afryka miała swoją historię, że Afryka była fenomenem ciągłym. A w związku z tym to, co kolonialiści próbują udowodnić, to, że właściwie wszystko zaczyna się od kolonializmu. Haile Selassie przez swoją obecność fizyczną i przez to, co mówi, powiada nie, to jest nieprawda. I to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze w czasach starożytnych, na przykład u Herodota, Afryka jest nazywana Etiopią. Jeżeli się mówi u Herodota, czy w Starym Testamencie używa się pojęcia Etiopia, to się ma na myśli Afrykę. Tutaj ta różnica polega, problem polega na tym, że równocześnie Haile Selassie był typowym feudalnym władcą, bardziej przypominał jego system stary feudalizm europejski przez chrześcijańskie korzenie, niż rządy typowo afrykańskie. To był bardzo specyficzny kraj o bardzo specyficznej tradycji, właśnie chrześcijańskiej. Ta konferencja i narodziny, formalne narodziny jednolitej organizacji afrykańskiej narodziły się właśnie w Addis Abebie.